Okazało się, że złoża wody, z których korzysta suwalskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, są o wiele cenniejsze niż sądzono. Suwałki są jedynym w Polsce miastem, w którym z kranów płynie woda mineralna. Ostatnio przeprowadzone badania jakości wody z ujęć tutaj funkcjonujących w Suwałkach wskazuje, że mamy świetną, źródlaną, bardzo dobrej jakości wodę mineralną. To, że suwalska woda jest czysta i smakuje doskonale, wiedzieliśmy wszyscy i to od dawna. Okazuje się, że zawiera ona również istotne dla zdrowia związki mineralne. Plejstoceńskie zlodowacenia sprzed tysięcy lat pozostawiły nam nie tylko piękny krajobraz, setki jezior i wieczną zmarzlinę w gminie Szypliszki. Pozostały po nich również utwory wodnolodowcowe. Pierwsza warstwa wodonośna na naszym terenie znajduje się dość płytko, od zaledwie 3 do raptem 9 metrów. Jednak prawdziwym skarbem okazało się to, co znajduje się głębiej, znacznie głębiej, około 140 metrów pod powierzchnią ziemi. My chcemy wykorzystać ten potencjał. Wiemy, że produkowane są różne wody i Cisowianka, i Żywiec ma swoje wody, ale również i nieodległy Augustów. Wobec tego podjęta została decyzja, żeby wykorzystać ten potencjał. Będzie realizowana inwestycja. Niedaleko ujęcia wody tam powstanie właśnie taki zakład, fabryka produkująca suwalską wodę mineralną. Została już ustalona lokalizacja rozlewni. Ta suwalska woda mineralna będzie wydobywana w tym miejscu, gdzie istnieje obecne ujęcie naszej suwalskiej wody, czyli tutaj przy skrzyżowaniach ulicy Krasickiego, Sikorskiego, w tym obrębie, gdzie nasz suwalski PEWiK wydobywa wodę, która codziennie płynie w naszych kranach, a cały zakład, taki jest plan, miałby powstać na terenach byłych kopalni kruszywa, które mieściły się przy ulicy Krasickiego. W wodzie wydobywanej na miejskim ujęciu znajdują się liczne związki zawierające istotne dla ludzkiego zdrowia makro- i mikroelementy. Wśród makroelementów znajdziemy tu wapń i magnez, a spośród mikroelementów np. żelazo i mangan. Ten ostatni pierwiastek nie tylko wzmacnia kości, ale także pomaga zwalczać niepożądane w ludzkim organizmie wolne rodniki. Cząsteczki zwane wolnymi rodnikami występują w każdym organizmie, ale ich nadmiar prowadzi do powstawania zmian nowotworowych. Są też odpowiedzialne za szybkie starzenie się skóry, o czym wiedzą chyba wszystkie kobiety. Zastanawiamy się jeszcze, jak nazwać właśnie tą naszą wodę, czy to będzie Suwalczanka, bo mamy Augustowiankę, ale tego typu przedsięwzięcie jest planowane i będzie realizowane w naszym mieście. Niewykluczone, że ratusz ogłosi konkurs na nazwę naszej wody. Macie już jakieś pomysły?